Szanowni Państwo, otwieram 65. sesję Rady Miejskiej w Uchwale, na której bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa radnych. Witam Pana Burmistrza wraz z pracownikami i współpracownikami. Witam Państwa sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Szanowni Państwo, na wstępie proszę o uruchomienie systemu i sprawdzimy sobie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, dwóch radnych nieobecnych. Przedstawię teraz program dzisiejszych obrad sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok. Punkt czwarty, podjęcie uchwały, przepraszam, punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 62-680-2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę w lat motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród. Punkt szósty. Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok. Punkt siódmy. Informacja na temat doświadczeń majątkowych. I punkt ósmy. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby coś wnieść do porządku dzisiejszych obrad? Bardzo proszę, zgłasza się Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o poszerzenie porządku obrad o następujące punkty. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Chodzi tutaj o możliwość zrobienia przetargu na remont kapliczek w gminie Boguchwała. To jest drugi nabór w ramach Polskiego Ładu na zabytki. W kwocie 300 tysięcy złotych chcielibyśmy po prostu ten przetarg zrobić jeszcze w tym roku, żeby no po prostu mieć gwarancję potencjalnych wykonawców. Dlatego bardzo proszę o wprowadzenie tej uchwały na sesję. Druga uchwała również o, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Tutaj też są to środki z Polskiego Ładu, z tym, że z PGR-ów. Przebudowa dróg w Boguchwale, bo na to był składany ten wniosek, 2 miliony 550 tysięcy złotych. Również chcielibyśmy ten przetarg już w tym roku ogłosić, żeby też no, mieć jakąś gwarancję tutaj wykonawców i żeby te działania mogły pójść w miarę szybko. Trzecia sprawa, podjęcie uchwały zmieniającej tym razem uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Chodzi tutaj o uchwałę, w której było zaciągane zobowiązanie ponad budżet dotyczące modernizacji sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Nosówce. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że kwoty, które dali nam oferenci, są wyższe od tego, co mieliśmy, co zakładaliśmy. Natomiast ponieważ był to już bodajże czwarty przetarg i faktycznie jest ciężko z wykonawcą, zdecydowaliśmy, mam nadzieję, że Państwo zdecydują też, że kwota tego na ten przetarg zostanie zwiększona, tam brakuje około 300 tysięcy złotych i stąd też trzeba, żeby podpisać umowę na wykonanie, trzeba po prostu podwyższyć limit tego zobowiązania ponad budżet z tej kwoty pierwotnej do 1 102 700 złotych. I bardzo też proszę o to, żeby tą uchwałę wprowadzić do porządku obrad. I jeszcze dwa tematy ze sobą powiązane ściśle. Chodzi o uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielania, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat i tak dalej. Jak Państwo pamiętają, my kiedyś przyjmowaliśmy już tą uchwałę, natomiast no niestety, ponieważ kwoty, ceny, wynagrodzenia galopują, zmienia się sytuacja, postanowiliśmy też tę uchwałę zmienić, ponieważ
główną częścią tej uchwały jest zmiana, czyli podniesienie wysokości dodatków różnego rodzaju, w tym motywacyjnych, funkcyjnych dla dyrektorów i nauczycieli. Natomiast bardzo bym prosił, żeby tą uchwałę zdjąć z porządku obrad, natomiast wprowadzić dokładnie uchwałę o tym samym numerze, z tym, że ze zmienioną treścią, ze względu na to, że po prostu mamy ciągle problem z związkami zawodowymi, które nie wiadomo dlaczego mają odrębne zdanie od nas i również myślę, że od Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast chcielibyśmy, żeby jednak ta uchwała przeszła po to, żeby wszyscy w oświacie mieli i cieszyli się tymi nowymi kwotami, które mogą dostać. Jeżeli ta uchwała, no nie zmienimy jej, to niestety ona zostanie nam uchylona i będzie problem. Więc bardzo bym prosił, żeby tę uchwałę zdjąć z porządku obrad i w zamian za to wprowadzić tą, którą była uzgodniona ze związkami zawodowymi i co do której tutaj też myślę, że nie będzie problemu w legislacji. Bardzo, bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękuję. Panie Burmistrzu, czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania? Jakieś propozycje do zmiany porządku obrad? Nie ma, nie widzę, więc proszę Państwa, będziemy to głosować w takiej kolejności, jak przeczytał Pan Burmistrz. Pierwsza uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pod budżet na 2023 rok. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Bez opinii. Bez opinii. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jako punkt czwarty. Następna uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet na 2023 rok. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Następna uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet na 2023 rok. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. Następnym punktem jest głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 62-680-2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Bardzo proszę, zgłasza się Pan Dominik Marzesz. Tylko krótkie techniczne pytanie. Jaka jest różnica między treścią tej uchwały a tamtej? Bo wczoraj mieliśmy komisję, dzisiaj tej komisji chyba nie była? Czym ona się różni, ta od wczorajszej, którą tam opiniowaliśmy? Dziękuję. Bardzo proszę, zgłasza się Pan Sekretarz. Z Panem Mecenasem odpowiemy tak troszkę szerzej. Tak jak powiedział Pan Burmistrz, ta uchwała nie różni się kompletnie merytorycznie, natomiast jedyną rzeczą, którą się różni, to stylistyką. Natomiast jakby ta rozmowa między Wydziałem Prawnym Urzędu Wojewódzkiego
a związkami zawodowymi Związku Nauczycielstwa Polskiego zakończyła się w ten sposób, że Związek Zawodowy tutaj przesłał informację do pani kierownik, że nawet przecinek nie może się różnić w stosunku do tego, co było uzgadniane. Natomiast Urząd Wojewódzki powiedział, że ten przecinek dla nich nie ma takiego znaczenia. W związku z tym ta uchwała została państwu ostatecznie zaproponowana w tym brzmieniu. Dziękuję. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z państwa jest za ściągnięciem przedstawionej uchwały? Dziękuję. I następny punkt. Wprowadzenie uchwały numer 62-682-2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród. Bardzo proszę, czy jakieś pytania są do przedstawionej uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Uchwała została też przyjęta, zmiana jednogłośnie. Wszystkie zmiany zostały przegłosowane, więc przechodzimy do kontynuacji porządku obrad. Punkt pierwszy został wyczerpany. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok. Bardzo proszę panią Dorotę Witek, skarbnik gminy Boguchwała, o zreferowanie uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok. Budżet ten zwiększa się zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków o kwotę 19 340 811 zł i 1 grosz zgodnie z tabelą numer 1 i 2 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych. Zmniejsza się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 20 tysięcy złotych. Szczegółowe zmiany w tym zakresie zawiera załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w planie jednostek oświatowych o kwotę 12 100 złotych. Szczegółowe zmiany w zakresie jednostek określa załącznik numer 2. Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku zgodnie z tabelą numer 3 do niniejszej uchwały i zmiany te są zgodne z uchwałami podjętymi przez sołectwa w tym zakresie i zwiększa się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 63 304 zł i 69 groszy. Jednocześnie proszę o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli numer 2 w pozycji dział 700, rozdział 721, paragraf 601. Tam zostało zapisane, iż środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie kosztów budowy 5 budynków, natomiast prawidłowe to jest 4 budynków. Było to przedmiotem omówienia na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia komisji pozytywna. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do przedstawionej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o panel do głosowania. Dziękuję. Następnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała
Również proszę panią skarbnik o zreferowanie uchwały. Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała. W uchwale tej dokonuje się zmiany załącznika nr 1 w związku z podjętą uchwałą w sprawie zmian w budżecie i zarządzeniami burmistrza wydanymi w okresie od ostatniej uchwały do dnia dzisiejszego. W zakresie roku 2024 dokonuje się zmian w związku z przesunięciem planu środków realizowanych na projekcie pod nazwą Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju szkoły w ramach programu Erasmus Plus i projekt ten jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale w roku 2023 w kwocie 86 294,69 zł i w roku 2024 24 655,63 zł. W związku z tym uaktualnia się również sekcję 9 załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej i szczegółowe zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie ma pytań. Bardzo proszę o pana do głosowania. Dziękuję. Punkt 5 dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet na 2023 rok. Bardzo proszę o również panią skarbnik Dorotę Witek o zreferowanie uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Uchwała dotyczy zadania majątkowego pod nazwą Przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Kwota realizacji 150 tysięcy złotych. Termin spłaty zobowiązania ustala się na rok 2024 i zostanie pokryty z dochodów własnych gminy pozyskane w 2024 roku. Zadanie to pierwotnie zostało zaplanowane w roku 2023, jednak na dzień dzisiejszy nie uda się tego zrealizować. Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie projektowe. W związku z tym, aby zlecić postępowanie przetargowe, wyłonić wykonawcę w tym roku z terminem realizacji na przyszły rok, zasadne jest podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Nie ma pytań. Prosimy o panel do głosowania. Dziękuję. Następny punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet na 2023 rok. Bardzo proszę również panią Dorotę Witek o zreferowanie przedstawionej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Uchwała ta dotyczy realizacji inwestycji pod nazwą remont kaplicy w gminie Boguchwała w kwocie 300 tysięcy złotych. Termin spłaty zobowiązania ustala się na rok 2024 i źródłem pokrycia będą dochody własne gminy w zakresie wkładu własnego oraz dochody z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu odbudowy zabytków pozyskane w 2024 roku. Kwota zadania to jest 300 tysięcy złotych, 6 tysięcy wkład własny i 294 tysiące dofinansowanie. Dziękuję. Teraz jest piąty. Dziękuję pani skarbnik. Bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia komisji pozytywna. Czy ktoś z państwa ma pytania do przedstawionej uchwały? Nie ma pytań. Bardzo proszę o panel do głosowania.
Dziękuję. Następny punkt jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet na 2023 rok. Również proszę panią skarbnik Dorotę Witego o zreferowanie uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez burmistrza Boguchwały zobowiązania na realizację inwestycji przebudowa dróg w Boguchwale w kwocie łącznej 2 550 000 zł. Źródłem pokrycia tego zobowiązania będą dochody własne gminy pozyskane w ramach rządowego programu Polski Ład w 2024 roku. Wkład własny to jest 2% inwestycji, czyli kwota 51 tysięcy złotych, dofinansowanie 2 499 tysięcy złotych. Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Opinie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do przedstawionej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o panel do głosowania. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet na 2023 rok. Bardzo proszę również panią skarbnik Dorotę Witego o zreferowanie uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2023 roku. Uchwała dotyczy zadania modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i informacją, iż kwota najniższej oferty przekroczyła kwotę zaplanowaną na to zadania w budżecie zarówno roku 2023, jak i 2024. W związku z tym potrzebna jest zwiększenie kwoty limitu na rok 2024 o kwotę 305 tysięcy i w związku z tym paragraf pierwszy zmienianej ustawy uchwały otrzymuje brzmienie, iż wyraża się zgoda na zaciągnięcie przez burmistrza Boguchwały zobowiązania ponad budżet 2023 roku z tytułu realizacji zadania majątkowego pod nazwą modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce w kwocie 1 102 700 zł. Dziękuję. Skarbnik, bardzo proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania do przedstawionej uchwały? Nie ma pytań. Prosimy o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 682/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród. O zreferowanie uchwały bardzo proszę panią Ewelinę Jasińską, kierownik referatu oświaty. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Boguchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat pracy motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość warunki wypłacania nagród z uwagi na zmianę kwot dodatków funkcyjnych od 1 stycznia 2024 roku dla wicedyrektorów, dyrektorów szkół, przedszkola, liceum oraz zespołu
Podjęcie powyższej uchwały umożliwi również wypłatę od 1 września 2022 roku dodatku za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program międzynarodowej matury z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym. Dziękuję. Bardzo proszę o opinię Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Zgłasza się pan Andrzej Zając. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Ja mam pytanie do pani kierownik. Tutaj odnośnie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów. Z czego wynika tak duża rozbieżność kwotowa? No są te widełki tam w paragrafie pierwszym projektu uchwały. I od razu kolejne pytanie w nawiązaniu do tego, w jakiej średniej wysokości orientacyjnie w ostatnich powiedzmy no dwóch latach dyrektorzy szkół na terenie gminy Boguchwała otrzymywali taki dodatek? Czy to była ta dolna czy górna granica, czy nie wiem, gdzieś po środku? I również chciałem zapytać, czy te, kiedy w ogóle była ostatnio zmiana tej minimalnej wartości, czy to było w tej kadencji, czy w poprzedniej? Może pani kierownik pamięta, jeśli tak, to poproszę o odpowiedź może pana burmistrza. I kolejne pytanie, czy te kwoty były porównywane do kwot z innymi sąsiadującymi z nami gminami, czy też miastem Rzeszów? No choć w mieście Rzeszów tam trochę inaczej sytuacja wygląda, bo są i pełne etaty w sekretariacie i są kierownicy administracyjni, także no tutaj nasi dyrektorzy można zauważyć, że mają zakres prac zdecydowanie, obowiązków zdecydowanie większy. Także bardzo bym prosił o odpowiedź i dziękuję. Jeśli chodzi o kwoty dodatków funkcyjnych, w ostatnich latach one co roku tam o jakąś kwotę zostały, wzrastały. W tym roku też tam została podniesiony dodatek funkcyjny. Jeśli chodzi o kwoty w nowym projekcie uchwały, jest to procent najniższego tego stopnia dodatku funkcyjnego podniesiony o 100%, a górny pułap do 150%. Jeśli chodzi o konsultacje w innych rejonach, czyli innych na przykład gminach, tak, zrobiliśmy tutaj rozeznanie z panem burmistrzem, dlatego też została taka podjęta decyzja. Bardzo dziękuję za odpowiedź, natomiast chciałem dopytać, czy jeżeli jest przedział na przykład od 800 do 3250 zł, to jest ten środkowy przedział, no to jest zasadnicza różnica między 800 a 3000. Jaka kwota jest wypłacana obecnie? Obecnie średnio nauczyciel, średnio tak do 1000 zł. Ale to mówię średnio. Nie każdy oczywiście dyrektor. W zależności od liczby oddziałów. Oczywiście. Natomiast czy ma pani taką wiedzę, kiedy ostatnio był podniesiony ta dolna granica, czyli tutaj w tym przypadku, o którym pytam, na przykład o tych 800 zł, ile to 800 zł już figuruje w tym zapisie uchwały? Być może warto by się na tym pochylić, z tego co tutaj widzę w paragrafie pierwszym, uchwała wejdzie w życie, znaczy zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2024 roku. W związku z czym ja się zastanawiam, czy nie warto by było tej dolnej granicy po prostu podnieść, to już trzeba by było przedyskutować na jaką kwotę. Natomiast czy jest w ogóle taka możliwość? Chodzi o tą obecną propozycję w obecnym projekcie uchwały, tak? Dokładnie, żeby na przykład z tych zmniejszyć te widełki, prawda? Na przykład przyjmijmy 1000 tam, załóżmy 400, 600 zł do 3250. Tak, żeby realnie nasi dyrektorzy po prostu otrzymywali takie godziwe wynagrodzenie za pracę, którą wykonują, za wyniki, które tutaj dzieci osiągają w tym ostatnim roku. Bardzo dobre wyniki, o czym też mówił pan burmistrz zresztą na ostatnim święcie edukacji. Także gratulujemy wszystkim dyrektorom tych wyników, ich uczniom. No i przy okazji, że mamy taką uchwałę w dniu dzisiejszym na sesji, ja bardzo bym prosił o
odpowiedź, czy jest szansa, żeby po prostu te dolne widełki podnieść na troszeczkę wyższy poziom. Dziękuję. To znaczy, jeśli mogę tutaj coś powiedzieć jeszcze, dyrektorzy i tak mają wyższe dodatki funkcyjne niż te najniższe pułapy. I tutaj decyzją, zresztą pan burmistrz na pewno to potwierdzi, było ustalane, że około tak 100% od tej kwoty, którą obecnie otrzymują dyrektorzy, będzie podniesiony ten dodatek funkcyjny, kierowniczy. Dziękujemy pani kierownik. Jeszcze tylko zapytam na końcu. Oczywiście rozumiem, że te kwoty podane w uchwale są to kwoty brutto. Tak, brutto, dokładnie. Okay, dziękuję. Jeżeli nie ma pytań do przedstawionej uchwały, ja mam jeszcze taką jedną. Ja bym prosił o głos. Pan burmistrz się zgłasza do dyskusji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tylko dwa słowa wyjaśnienia. Szanowni państwo, te stawki, które mieliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o naszych nauczycieli, one wynikały jakby z historii również tych stawek i dodatków funkcyjnych. Nasze szkoły i te stawki faktycznie były takie, można powiedzieć, troszeczkę przez pół w stosunku do tego, co mają inne samorządy. Nie wszystkie, bo tutaj to jest też bardzo duża specyfika. Myśmy się porównywali do tych samorządów do nas podobnych, czyli gdzieś tam Głogów, Trzebownisko. Oczywiście Rzeszów ma troszeczkę więcej, natomiast jeżeli chodzi o gminy mniejsze, no to oni też mają tutaj te dodatki na mniejszych poziomach. To, o czym trzeba pamiętać i o to, o czym musimy wszyscy pamiętać, to, że my ciągle do finansowania szkół dodajemy swoje własne pieniądze. W tym roku będzie to już około 12 milionów złotych. Więc to nie są decyzje łatwe, proste i przyjemne. Dajmy. Z drugiej strony oczywiście chcieliśmy i chcemy podkreślić, że nasze szkoły są na bardzo dobrym poziomie i chcemy pomóc tym naszym dyrektorom, żeby dzisiaj mogli naprawdę sprawować te swoje funkcje godnie i godnie z tego żyć i mieć poczucie, że faktycznie to wynagrodzenie jest adekwatne do tego, co robią. Dlatego postanowiliśmy też na wniosek również dyrektorów, ponieważ dyrektorzy też złożyli do mnie pismo, w którym proszą o podjęcie działań w tym zakresie, więc myśmy postanowili, że podnosimy te stawki około 100% w górę, czyli no w tym momencie te dodatki funkcyjne, one chyba najniższy to jest 1000 zł, natomiast tam są dodatki, to najniższy, tutaj mówimy o działach tam powiedzmy przedszkolnych, gdzie jest tylko 4 czy 6, natomiast jeżeli chodzi o szkoły i na przykład te najwyższe dodatki funkcyjne, one są już około 2000, tam bodajże z tego co pamiętam 2000 zł jest już chociażby w jednej ze szkół, więc tutaj tego typu są dodatki funkcyjne tej wysokości. I myślę, że te dodatki będą szły w górę, ponieważ jak widzicie państwo, inflacja też w górę idzie, dlatego też postanowiliśmy, że te widełki, które tutaj mamy, one będą trochę szersze, zwłaszcza jeżeli chodzi o górną granicę, bo dolna faktycznie ona nie ma większego znaczenia, natomiast górna granica jest tutaj wyniesiona dosyć mocno, dlatego żebyśmy nie musieli tej uchwały zmieniać co chwilę. Też z tego powodu, z którego dzisiaj zdejmowaliśmy tą uchwałę i ją wprowadzaliśmy, czyli z powodu takiego, że no mamy tutaj obowiązek opiniowania tych uchwał przez związki zawodowe, no i mamy taki związek zawodowy, któremu się właściwie nic nie podoba, nie? Nawet to, że podwyższamy te kwoty, to też się im niespecjalnie podoba, więc dlatego chcieliśmy, żeby te po prostu widełki były szersze, żeby było możliwość na przykład w przyszłym roku już nie fatygowania, można powiedzieć, rady, żeby podnosiła te i zmieniała uchwałę, tylko żebyśmy mogli tutaj sami zdecydować, że dodatek funkcyjny zostanie podniesiony. Ja będę mógł po prostu zdecydować o, nie wiem, o kwotę inflacji, czy procent inflacji, czy jakąś tam inną kwotę. W każdym bądź razie w tym momencie faktycznie ta zmiana, jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny, jest taką zmianą bardzo znaczącą, bo tak jak powiedziała pani kierownik, praktycznie razy dwa wszyscy dyrektorzy ten dodatek funkcyjny dostają, co powinno im kompensować właśnie troszeczkę to, co tam mają. Też trzeba jeszcze też powiedzieć otwarcie, w Rzeszowie jest troszeczkę inaczej, ale też pamiętajmy o tym, że Rzeszów ma szkoły
w większości dużo, dużo większe. Więc tam ten system jest zupełnie inaczej zrobiony, zupełnie inaczej skonstruowany. No i też ciężko tutaj się porównywać do szkół rzeszowskich. Raczej się porównujemy do szkół wokół z naszych gmin sąsiadujących, no tak, żeby też i tym naszym dyrektorom nie było, jakby tam nie była taka krzywda, że gdzieś indziej jest lepiej, jest po prostu większe wynagrodzenie. Także tak to wygląda. Myśmy już wstępnie też dyrektorów o tym informowali, więc myślę, że są tutaj zadowoleni z tych rozwiązań, które żeśmy im zaproponowali i no będziemy się starać ich wspierać, tak jak powiedziałem, mimo tego, że te podwyżki, których proponujemy, to będą podwyżki z pieniędzy własnych, z środków własnych gminy, ponieważ subwencja nie jest wystarczająca do tego, żeby tego typu tematy finansować. Wiemy już, jaka jest prognoza subwencji na przyszły rok. Jest to zmiana w miarę znacząca. Natomiast nadal jest to zmiana za mała, żeby sfinansować wydatki oświatowe w 100% z subwencji. No ale tak jak powiedziałem, warunki dzisiaj gospodarcze i tak dalej są takie, że trzeba tym naszym dyrektorom faktycznie podnieść ten dodatek funkcyjny, zwłaszcza że zmiany, które nastąpiły w oświacie, polegają na tym, że na przykład nauczyciele mogą mieć godziny dzisiaj nadliczbowe i tak naprawdę tych godzin nadliczbowych mogą mieć no bardzo dużo. Natomiast dyrektor ze względu na swoją funkcję tych godzin mieć nie może, co no, stawia go w trochę trudnej sytuacji, bo czasami wynagrodzenie dyrektora za miesiąc pracy jest mniejsze niż wynagrodzenie nauczyciela, który ma jeszcze nadgodziny. No i to było takie niesprawiedliwe dosyć. Myślę, że ten dodatek przynajmniej w pewnej części, można powiedzieć, im to wynagradza, że nie mogą chociażby mieć godzin nadliczbowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania? A jeszcze pan Andrzej Zając prosi o głos. Tylko ad vocem do wypowiedzi pana burmistrza. Panie burmistrzu, przedstawionym Wysokiej Radzie projekcie uchwały w tym najmniejszym, tym pierwszym przedziale minimalna kwota to jest 600 zł, a nie 1000. Natomiast też chciałbym zapytać, czy w tej brutto, tak, czy w tej kadencji zdarzyło się, żeby kiedykolwiek wypłacić tą maksymalną kwotę? To podejrzewam, że pewnie nie. Dlatego też nie mam obaw o i nie proszę o jakby podniesienie, zastanowienie się na podniesieniu tej drugiej, tej wyższej kwoty, tylko tą pierwszą z tego względu, ponieważ automatycznie podnosząc tą minimalną, podnosimy, choć pani tutaj kierownik zaznaczyła, że średnia wypłacana to jest w tym roku, tak, to jest około 1000 zł brutto, jest to średnia. To ja może dopytam, a ile wynosi minimalny? Czy ktoś, któryś z panów dyrektorów przy tych wynikach, które obecnie zostały w wynikach egzaminów, otrzymał kwotę najniższą z tego przedziału? Czy tak się nie zdarzyło i średnia jest właśnie taka, o której pani wspomniała? Czy coś tutaj pani kierownik się ten... Najniższa to jest 1000 zł z tego co wiem. Średnia będzie gdzieś koło 1700. Najniższa to jest wynagrodzenie, tak jak powiedziałem, w przedszkolu, dlatego że ona ma tylko 6 oddziałów. Natomiast wszystkie pozostałe mają więcej, mają około 1700 do 2000. Oczywiście możemy się zastanawiać nad tym, czy tą kwotę najniższą, która jest w uchwale, nie podnieść. Tylko teraz pytanie jest takie, po co i co to w ogóle ma dać? Tyle, tak jest taka tylko moja uwaga. Bo nie ma sensu po prostu bić piany o to, ponieważ to nic nie daje, po prostu. Jakby problem polega na tym, że myśmy popodnosili te kwoty razy dwa i górne i dolne i to wszystko i tak mieścimy się gdzieś w średnich przedziałach. Natomiast czy jest sens teraz jeszcze raz zmieniać uchwałę po to, żeby zmienić te stawki najniższe, żeby ładnie wyglądało, bo tylko chyba o to chodzi, no to właściwie nie widzę jakby takiej potrzeby, nie? Dzisiaj już i tak jesteśmy ponad te stawki, także faktycznie można było je od razu podnieść więcej, to jest uwaga słuszna, natomiast bardzo bym prosił, żeby to jednak zostawić, bo
Każda zmiana w tej uchwale będzie powodowała powrót do opiniowania przez związki zawodowe, a chcielibyśmy jednak, żeby nasi dyrektorzy te dodatki funkcyjne w zwiększonej kwocie otrzymali. Jeżeli tej uchwały nie przyjmiemy, to oni dalej będą na starych stawkach i tyle. Także tu jest tylko taka no, techniczna kwestia, bo moim zdaniem no, to, że ta stawka minimalna jest, czy ten niższy próg jest taki niski, on tutaj nic już nie zmienia. A mówię, zmiana jego no, wydłuża tylko czas legislacji tego wszystkiego, to wszystko. Dziękuję panu burmistrzowi. Do dyskusji zgłasza się pan Paweł Sanecki. Bardzo proszę o głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja mam taką osobistą prośbę, aby jeśli państwo mają takie pytania, takie grubsze odnośnie projektów uchwał, proszę te sprawy takie sobie dopytywać na komisjach. Jest to wtedy czas, miejsce na takie pytania, wątpliwości, można wszelkie rozwiązać. Można również udać się do pana burmistrza przed sesją, czy jak w innej formie. Jest na to cały tydzień czasu. Dziękuję. Dziękuję panu, pan radny. O głos prosi jeszcze pan Jerzy Mazur. Bardzo proszę. Znaczy, no, my w ramach tej dyskusji publicznej, prawda, tutaj z kolegą Ryszardem mamy takie pytanie, czy z czego to wynika, bo w paragrafie 10 uchwały, którą będziemy zmieniali, jest zapis, że od 1 września 2022 roku przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć w ramach programu międzynarodowej matury. To znaczy, że tą uchwałą jakby wprowadzujemy wyrównanie należności nauczycielom za ubiegły rok szkolny, którzy brali udział w tym programie, tak? Tak, dokładnie. Dziękuję. O głos prosi pan mecenas. Bardzo proszę, panie mecenasie. Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałbym nawiązać jeszcze do wypowiedzi pana burmistrza i de facto do pytania pana radnego. Pan burmistrz w sumie powiedział to, co chciałem powiedzieć wcześniej, aczkolwiek chciałbym tylko państwu zaznaczyć, że tutaj jest kwestia uzgodnienia ze związkami zawodowymi, nawet nie opiniowania, tylko uzgodnienia, co to znaczy, że jeżeli tutaj to, co sugerował pan radny, chcielibyśmy zmienić te widełki, podnieść tą stawkę minimalną, powrócimy do uzgadniania. Natomiast jeżeli nie znajdziemy konsensusu ze związkami zawodowymi, będziemy w impasie. Bo przy opiniowaniu, nawet jeżeli byłaby negatywna opinia, to de facto ona nie jest dla nas wiążąca. Natomiast uzgodnienie polega na tym, że my musimy porozumieć się ze związkami zawodowymi, a proszę mi uwierzyć, nie jest to łatwe. Więc to, co w chwili obecnej jest państwu przedstawione, jest wypracowane w ramach konsensusu. Proszę to wziąć pod uwagę. Dziękuję panie mecenasie. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania do tej niby tak długiej uchwały? Pani Zielińska, proszę jeszcze głos. Ja nie mam pytania, tylko żeby zakończyć ten temat, wydaje mi się, że ponieważ te przepisy wchodzą od stycznia 2024 roku, wydaje mi się, że komisja będzie mogła się dowiedzieć bez podawania danych, jakie dodatki z dniem 1 stycznia dostali dyrektorzy w ramach tych widełek. I to będzie odpowiedź na to pytanie. Kończąc temat, będziemy nad tym po prostu o tym rozmawiać i dowiadywać się. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę panel do głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny punkt. Mamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok. Bardzo proszę panią Ewelinę Jasińską, kierownik referatu oświaty, o przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązek sporządzenia i przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale jest informacja o stanie realizacji zadań oświatowych,
gminy za poprzedni rok szkolny. Główne zadania to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok. I jest to informacja o egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie między innymi i o nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty. Na zamieszczonym slajdzie mamy przedstawiony rok szkolny organizacji sieci szkół i placówek oświatowych. Przedstawione są punkty przedszkolne oraz niepubliczne przedszkola. Tak samo przedszkola publiczne i liczba dzieci. Jeśli chodzi o publiczne przedszkola w gminie Boguchwała, wzrosła liczba wychowanków w roku szkolnym 2022 na 2023 i ma to miejsce w przedszkolu publicznym w Boguchwale i w przedszkolu w Kielanówce. W przedszkolu w Boguchwale wzrosła o dwoje wychowanków, w Kielanówce o sześcioro. Rok szkolny 2022 na 2023 to ciąg dalszy w zapewnieniu kształcenia i wychowania oraz opieki nad dziećmi pochodzącymi z Ukrainy. Uczniowie pochodzący z Ukrainy w wieku od 7 do 18 lat mają prawo kontynuowania nauki na takich samych zasadach jak polscy uczniowie. I z pozyskanych środków było możliwe zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć z języka polskiego, a także zatrudnienie między innymi pomocy nauczyciela, którzy władają w języku ukraińskim. Na zamieszczonym slajdzie jest ukazana liczba dzieci w roku szkolnym 2022 na 2023, stan na 30 września 2022 roku. Informacje dane z SIO. Największa liczba uczęszczała do szkoły podstawowej w Boguchwale, było to 16 uczniów, następnie była to szkoła w Kielanówce z rozdziałem na przedszkola, gdzie było 6 uczniów i w szkole podstawowej 4. W pozostałych szkołach podstawowych średnia to 2 po 1 uczniu z Ukrainy. Zamieszczony slajd przedstawia liczbę uczniów korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego. Największą liczbę korzystających z tej nauki mieli uczniowie z szkoły podstawowej w Boguchwale, gdzie korzystało 16 uczniów, w Racławówce 2, w LO 1 i w Montessori 1. Poniższy slajd przedstawia szkoły podstawowe liczby uczniów. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego w 2022 na 2023 w 4 szkołach liczba wzrosła uczniów. I są to szkoły, szkoła podstawowa w Boguchwale o 29 uczniów, szkoła w Mogielnicy 14 uczniów, szkoła podstawowa numer 2 w Niechobrzu o 7 uczniów i szkoła w Lutoryżu o 3 uczniów. Następna slajd przedstawia oddziały. Do 10 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Boguchwała uczęszczało 1693 uczniów skupionych w 100 oddziałach klasowych. W 2 szkołach, jak przedstawia slajd, wzrosła liczba oddziałów. Miało to miejsce w szkole podstawowej w Boguchwale o 1 oddział i w szkole w Mogielnicy tak samo o 1 oddział. Poniższy slajd przedstawia etaty nauczycieli. Wzrost liczby etatów lub też spadek był związany z liczbą, tak jakby tak samo zwiększonymi liczbami uczniów albo spadkiem tych uczniów liczby, a także z tym, że część nauczycieli przebywała na przykład na zwolnieniach lekarskich, posiadali obecność usprawiedliwioną z racji czy tam tytułu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich. Następny slajd przedstawia opiekę świetlicową w szkołach podstawowych. Są to szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Boguchwała. Znaczna, tak samo wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła liczba chętnych dzieci uczęszczających na świetlicę. Następny slajd przedstawia liczbę uczniów w liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale.
jak przedstawia slajd, liczba uczniów w porównaniu do roku poprzedniego szkolnego 2021-2022 wzrosła ta liczba. Jest w tamtym roku było 225, a w poprzednim roku szkolnym 207. Wzrost nastąpił o 18 osób. Liczba oddziałów wiązała się również ze wzrostem liczby dzieci. Powstał jeszcze jeden oddział w porównaniu do poprzedniego roku. Etaty nauczycieli w liceum. Jak wiadomo, na poprzednim slajdzie, jak było przedstawione, wzrost liczby dzieci wiązał się tak samo z wzrostem etatów nauczycieli. Poprzedni rok było to 31,53. Obecny 2022-2023 było to 37,26 etatu. Jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli specjalistów, informacje na poniższym slajdzie są z 1 września 2022 roku. Jest to informacja wykazana na podstawie SIO, liczba pedagogów, liczba psychologów, logopedów i pedagogów specjalnych. Zaznaczam tak samo, że w związku ze zmianami przepisów w przyszłym roku ulegnie to jednak zmianie. Zgodnie z potrzebami i dostarczonymi orzeczeniami z poradni psychologicznych na poniższym slajdzie są zawarte informacje dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które miało miejsce w 2022-2023. Organizacja kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym pomoc psychologiczno-pedagogiczna, była zgodnie z potrzebami i w placówkach ze specjalistycznej pomocy korzystało 69 uczniów. Jest to stan też na 30 września. Dodam tylko, że w trakcie roku szkolnego liczba tych uczniów wzrastała. Następny slajd przedstawia kadrę nauczycielską, awans zawodowy według stopni awansu, począwszy od nauczyciela początkującego, mianowanego, dyplomowanego. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli. W porównaniu do roku budżetowego 2021 w 2022 roku większa kwota została przekazana na doskonalenie nauczycieli zgodnie z zarządzeniem z 29 grudnia 2021 roku. Różnica, jeśli chodzi o kwotę, to było 17 963 zł, większa w 2022 roku. Na następny slajd przedstawia informacje programy edukacyjne wspierające proces dydaktyczny. W szkołach realizowane są różne projekty, między innymi udział w programach. Tu jest ciąg dalszy. Na szkołach były realizowane liczne wyjazdy, między innymi w ramach projektu. I były to między innymi projekt Erasmus, realizowany przez liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi. Erasmus Plus, który został zakończony 2 sierpnia 2022 roku. Kolejny był Erasmus Plus z nowym spojrzeniem w drugą dekadę. Też realizowany przez liceum w Boguchwale, zakończony 29 września 2020 roku. Realizacja projektu też była pod nazwą CLIL, nasza szansa na przekroczenie granic. Była to realizacja projektu zakończona 25 października 2022 roku. Realizacja projektu pod nazwą Chief Clean Healthy Environment Fit Students, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tak zwany Erasmus Plus, też realizowany przez liceum ogólnokształcące. Zakończy się ten projekt w obecnym roku, 14 listopada 2023. Tak samo był realizowany projekt pod nazwą Robotyka i języki obce jako dziedziny łączące ludzi i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Pod nazwą Power, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale, który miał miejsce, zakończenie jego 20 września 2022 roku.
Również był realizowany akredytowany projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Erasmus+, w Szkole Podstawowej w Boguchwale, zakończony 28 września obecnego roku 2023. I ostatnim takim projektem Erasmus Plus, ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju szkoły. Jest to projekt realizowany obecnie teraz jeszcze przez Liceum Ogólnokształcące. Będzie zakończenie miało miejsce w 2024 roku we wrześniu. Poniższy slajd przedstawia bazy sportowe. Są to boiska do koszykówki, piłki nożnej, boiska uniwersalne ze sztuczną nawierzchnią, sale gimnastyczne i inne. Następny slajd przedstawia bazę lokalową, funkcję pomieszczeń, czyli na przykład sale komputerowe, pracownie, lekcyjne, językowe, świetlice, pomieszczenia wielofunkcyjne w poszczególnych szkołach. Następny slajd przedstawia komputery i dostęp do internetu. Między innymi tutaj są wykazane laptopy, iPady, monitory interaktywne, tablice interaktywne, które znajdują się na szkołach. Kolejnym slajdem są wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany tak jakby w trzech kolejnych dniach. Pierwszego odbywa się język polski, następnego matematyka, trzeciego język nowożytny. Jak umieszczono na slajdzie, najlepsze osiągnięcia, wyniki uczniów miały miejsce z języka polskiego. Tutaj mamy Szkoła Podstawowa w Zgłobniu, Szkoła Podstawowa w Niechobrzu numer 1, Montessori, Lutoryż i Szkoła Podstawowa w Boguchwale. Są to w procentach i staninach przedstawione dane. Poniższy slajd wykazuje wyniki egzaminów ósmoklasisty z matematyki. Najlepsze wyniki miały tutaj placówki Szkoła Podstawowa numer 2 Niechobrz, Zgłobień, Racławówka, Mogielnica. Następnie z języka angielskiego najlepsze wyniki tutaj mieli Szkoła Podstawowa Montessori, Zgłobień, Szkoła Podstawowa Racławówka i Szkoła Podstawowa numer 2 Niechobrz. Poniższy slajd przedstawia wyniki egzaminów w porównaniu Rzeszów, województwo podkarpackie do poprzednich slajdów, które były tak jakby w gminie Boguchwała. Kolejnym slajdem jest slajd przedstawiający wyniki maturalne 2022 na 2023 w porównaniu do wyniku średniego w województwie na poziomie podstawowym, zdawanie języka polskiego, angielskiego, matematyki. Jeśli chodzi o liceum w Boguchwale, mamy wyższy wynik od średniej w województwie. Następny slajd przedstawia wykaz egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym dwujęzycznym. Tutaj uczniowie wybierali m.in. biologię, chemię, fizykę, geografię, historię, informatykę, angielski, hiszpański, polski, włoski, matematykę i wiedzę o społeczeństwie jako rozszerzone. Tak samo w dwujęzycznych była zdawana biologia, chemia, geografia, historia, matematyka. Jeśli chodzi o egzaminy maturalne, część ustna, na poniższym slajdzie jest wykazana procent, jaką liceum miało zdawalność też w porównaniu do województwa. Język polski był na 67%, angielski 84%. Zaznaczam, że to były obowiązkowe części. Na szkołach na poniższym slajdzie ukazane są działające organizacje. Między innymi są to szkolne na przykład kluby, kółka, SKS-y, Caritas, działające na terenie szkół. Jeśli chodzi o stypendia, główne cele programu stypendialnego to promowanie uczniów uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań, wprowadzanie elementu zainteresowania kształceniem w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych na terenie gminy. I tutaj wyróżniamy dwie formy realizacji tego programu, dwa rodzaje kryteriów, za wyniki w nauce i za osiągnięcia w nauce. W gminie Boguchwała w 2022 na 2023 złożonych zostało wniosków 145, z czego 143 uczniów otrzyma stypendium na łączną kwotę 122 700 zł. Za wyniki w nauce zaznaczam, że to jest 129 uczniów, za wybitne osiągnięcia 14.
Tutaj należy dodać, że w tym roku została podjęta uchwała zmieniająca stawki i warunki do warunków do przyznawania do stypendiów. Zaznaczam, że te stawki uległy zmianie i wzrosły. Jeśli chodzi o dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, odbywa się to poprzez dowóz dzieci prywatnym samochodem, a także dowóz busem. Jeśli chodzi o dowóz prywatnym samochodem, dowożonych było 30 uczniów na koszt 188 799,75 zł. Jeśli chodzi o uczniów dowożonych busem, no to nas przeszło 110 tysięcy. Poniższy slajd wykazuje takie najważniejsze prace remontowe, modernizacyjne, inwestycyjne w placówkach oświatowych. Miały miejsce w przedszkolu publicznym, w szkole w Racławówce, w Niechobrzu Jedynce, w szkole w Mogielnicy, w Zgłobniu, w Kielanówce. Jeśli chodzi o dotację celową na materiały edukacyjne, podręczniki, w 2022 roku, zaznaczam, że to w roku budżetowym, gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki i te materiały do klas od 1 do 8 w wysokości 188 183,24 grosze, z czego łączne wykonanie miało 178 przeszło tysięcy. Pozostała część, czyli 10 tysięcy, która nie została wykorzystana, została zwrócona do instytucji, z których utrzymaliśmy, czyli do Urzędu Wojewódzkiego. Jeśli chodzi o finansowanie oświaty, na poniższym slajdzie jest wykazany, jakie gmina ma dochody z tytułu oświaty, a także wydatki. Różnica, należy tutaj podkreślić, że jest znaczna i praktycznie wydatki przewyższyły dochody o przeszło 8 milionów w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o nadzór pedagogiczny realizowany przez kuratora oświaty, przeprowadzony został między innymi, kontrola była w przedszkolu publicznym w Boguchwale. Dotyczyło to godności przepisów prawa dotyczącego wsparcia dzieci poprzez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych. Wydane zostały zalecenia. Zgodnie z zaleceniami było, żeby zatrudnić nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów. Termin realizacji zaleceń był do dnia 1 września 2023 roku. Zrealizowany został. Następna kontrola była w Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Boguchwale. Dotyczyła ona w zakresie prawidłowości podejmowanych działań związanych z kwalifikowaniem uczniów oraz organizacją kształcenia też specjalnego. Ustalono pewne tam nieprawidłowości, wydano zalecenia dla liceum, które zostały zrealizowane. I 11 października 2022 roku kontrola była tak zwana rekontrola, po której było brak zastrzeżeń. I ostatnia kontrola, która była przeprowadzona podczas egzaminu ósmoklasisty, miała miejsce w szkole podstawowej w Zgłobniu. Nie było żadnych uwag i brak zaleceń. Dziękuję bardzo. Kierownik. Szanowni Państwo, następny punkt dzisiejszej sesji. Mamy informacje na temat oświadczeń majątkowych. Pozwolę sobie odczytać informację pana przewodniczącego Rady. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w uchwale za 2022 rok. Do złożenia oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązani byli radni do końca 2023 roku. Oświadczenia złożyli wszyscy radni, to jest 20 osób w wyznaczonym terminie. W wyniku analizy oświadczeń majątkowych przez Urząd Skarbowy w Rzeszowie stwierdzono nieprawidłowości w trzech oświadczeniach radnych, polegające na wystąpieniu drobnych błędów merytorycznych. Radni złożyli stosowne wyjaśnienia do przewodniczącego Rady Miejskiej, które zostały doręczone do Urzędu Skarbowego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyjaśnienia złożone przez radnych zostały pozytywnie przyjęte przez Urząd Skarbowy. Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Boguchwały oświadczenie majątkowe za 2022 rok złożyli w ustawowym terminie do wojewody podkarpackiego. W dniu 7
07/2023 roku wpłynęło pismo od wojewody podkarpackiego dotyczące niestwierdzenia nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza Bogufały. Pismem dnia 26 maja 2023 roku naczelnik II Urzędu Skarbowego w Rzeszowie poinformował, że oświadczenia majątkowe przewodniczącego Rady Miejskiej i burmistrza Bogufały zostały złożone w wyznaczonym terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. I następna informacja to jest informacja pana burmistrza. Informacja burmistrza Bogufały w sprawie analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Bogufale za 2022 rok. Do złożenia oświadczeń majątkowych burmistrzowi Bogufały zobowiązani byli zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Bogufała oraz oraz członkowie zarządów osób prawnych gminy Bogufała oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza Bogufały. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok złożone zostały w wyznaczonym terminie przez 44 osoby. Jedno oświadczenie majątkowe zostało złożone 4 maja, a więc po ustawowym terminie. Przedłożone oświadczenia majątkowe wraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu za 2022 rok przekazano do stosownych urzędów skarbowych zgodnie z miejscem zamieszkania pracowników. Dokonano analizy złożonych oświadczeń majątkowych i w wyniku tej analizy stwierdzono nieprawidłowości u 4 pracowników, którzy w wyznaczonym terminie złożyli stosowne wyjaśnienia. Ponadto w trakcie roku do dnia złożenia przedmiotowej informacji osoby zobowiązane ustawą złożyły oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji, zakończeniem wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza, jak i również objęciem stanowiska czy też rozpoczęciem wydawania decyzji administracyjnych. Łącznie w roku 2023 złożono 8 oświadczeń, które przesłano do stosownych urzędów skarbowych, gdzie podlegają dalszej analizie. Przedmiotowe oświadczenia złożone zostały ustawowo określonym terminie. Szanowni Państwo, to był ostatni punkt naszej sesji, ale o dyskusję prosił Pan Przewodniczący Komisji, Pan Paweł Sanecki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ostatni poniedziałek nasza Komisja Mienia Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska wizytowała budowane przepompownie ścieków na terenie naszej gminy Bogufała. I nie tylko, bo byliśmy w Zwięczycy i dwie przepompownie w budowie w Bogufale. Komisja wyraziła wyrazy uznania dla pana prezesa GOKOM-u, dla wszelkich firm podwykonawczych, ponieważ zakres prac był bardzo ogromny, bardzo duży. Na początku zapoznaliśmy się z prezentacją taką multimedialną, żeby to nam przedstawić, jak to wyglądało w rzeczywistości wcześniej. No bo teraz wiadomo, jest tam wbudowana piwniczka czy bunkier taki, jakby to nazwał. I to tego nie widać, naprawdę. To jest no, niewidoczne. Natomiast koszty tej budowy są ogromne. To jest około 5 milionów złotych. Prace były bardzo niebezpieczne. Głębokie wykopy, około 7-8 metrów, podchodząca woda, osuwająca się ziemia, także naprawdę prace były bardzo niebezpieczne. W tej chwili pozostało tam jeszcze do uzbrojenia, zależy na której tej przepompowni, o niezbędną armaturę, ale w tym momencie, gdy zapoznaliśmy się właśnie z tym ogromem prac, widzimy, jak to było potrzebne. I naprawdę była to niezbędna inwestycja, bardzo kosztowna. Dlaczego to mówię? Ponieważ, no jeszcze raz wspominam, jest to koszt 5 milionów złotych około, a tego nie widać, bo to wszystko jest w ziemi. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, więc zamykam 65. sesję Rady Miejskiej w Bogufale. Dziękuję.